Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia, kanał poświęcony szeroko pojętej promocji zdrowia pod każdymi względami. To jest dla tych, którzy po prostu jeszcze nie wiedzą, może po raz pierwszy zawędrowali do nas, przywitali jako mili goście na nasz kanał. Natomiast ci starzy bywalcy wiedzą, że faktycznie bardzo szeroko traktuję temat promocji zdrowia, wszystkiego tego, co się wiąże z nim, a więc odżywianie, suplementacja, oczywiście to jest odżywianie, czy też żywienie, wpływ terapeutycznych pól magnetycznych na organizm, picie czystej wody, odpowiednio przygotowanej, najlepiej lekko alkalicznej, najlepiej strukturyzowanej, najlepiej o wysokim ujemnym potencjale redox, dodatkowo ruch, oczywiście optymizm, wszystko, co służy naszemu zdrowiu, nie tylko ciała, ale chodzi o nasz mózg, chodzi o nasz umysł, o naszego ducha i tak dalej, bo to, że nam ciało choruje, to znaczy, że już przekroczyliśmy jakieś bariery mentalne, a więc coś się zaczęło dziać w ciele emocjonalnym, w ciele mentalnym i tak dalej. Nie poradziliśmy sobie, nie zauważyliśmy, nie pracowaliśmy. To walnęło w nasze ciałko fizyczne i wtedy dopiero po prostu czujemy, a pewne sygnały trzeba dostrzegać znacznie wcześniej. No właśnie, ale dobrze, dzisiaj o czym będziemy w ogóle mówić? A, o tym, że jak się audycja Wam spodoba, to żebyście zalajkowali, zasubskrybowali, ci, którzy nie są subskrybentami, żebyście wpisali, powiedzmy, jakieś wpisy, nawet dla zasięgów. Mam takich fanów, gdzie piszą wpis dla zasięgu, czy coś tam, algo. Tak, algorytm po prostu, który czyta, aha, pojawił się wpis. Wiadomo, że to poziomuje po prostu kanał, więcej ludzi to czyta. Uważam, że ta wiedza tutaj zamieszczana, ten feedback mam od Was oczywiście, więc ta wiedza tu zamieszczana jest naprawdę solidna. Dziękuję za te opinie, bo sporo jest takich opinii, gdzie po prostu mówicie, że wyjątkowo wartościowy kanał, jeszcze może niszowy, ale będzie więcej. I tyle. Słuchajcie, o czym dzisiaj? No właśnie, w tytule 10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi. Oprę się rzecz jasna na moim ulubionym periodyku Hipoalergiczni. Tu mamy panią Żanetę Gelser, redaktor naczelną tego periodyku. Rewelacyjny człowiek, rewelacyjna kobieta, która wie po prostu czego chce, co chce robić w życiu, czym się karmi, czym karmi po prostu innych. Mam na myśli oczywiście karmienie tego naszego umysłu i tak dalej. I w związku z tym posłuchajcie, udostępnię ekran i polecimy. Po prostu chodzi o to, żeby znaleźć, co tutaj się pokazuje ciągle, co się pokazuje czasami jakiś komunikat. Dobrze. Posłuchajcie, więc wystarczy wejść oczywiście na Google, wpisać hipoalergiczni, ukażą się właśnie hipoalergiczni, fajny taki charakterystyczny napis z piórkiem. I popatrzcie, 12 lutego 2015 roku ukazał się artykuł 10 kroków do zdrowia, szczęścia, równowagi. Czyli 9 lat temu, ojejku, to aż tyle lat, ponad chyba 10 lat, chyba właśnie od 2015 współpracuję z tym periodykiem. Sporo artykułów zostało tutaj zamieszczonych. W tej chwili one są online również. Możecie je znaleźć. Wystarczy do wyszukiwarki. O, tu gdzie pisze, słuchajcie, poczekajcie. O, tu gdzie pisze, szukaj, to wpiszecie tylko Janusz Dąbrowski i tam się powinny moje artykuły znaleźć. Więc 10 kroków do zdrowia, szczęścia, równowagi. 9 lat temu, czy to sens dzisiaj pisać? My wiemy, co jest warunkiem szczęścia, równowagi, zdrowia. Wiecie co? Obawiam się i myślę, że się z tym zgadzacie, że wielu z nas coraz bardziej nie wie, bo trwa ogłupianie ludzi. Mama często ogląda telewizję, ja nie oglądam praktycznie, tylko tak, dobra, wchodzę, coś tam porozmawiamy i słyszę te przerwy, te reklamy. Dzisiaj akurat chyba w ciągu kilkunastu minut zobaczyłem, że są trzy różnego rodzaju leki na stawy. Każdy jest oczywiście rewelacyjny i te leki na spowodowanie kichania, na zatrzymanie kichania, na swędzenie lewego boku, na swędzenie prawego boku, na swędzenie czubka głowy i tak dalej, i tak dalej. To się nam wbija w pamięć.
Są ludzie, którzy mówią: na mnie te reklamy nie działają. Nieprawda, działają podświadomie, nasycamy się tym, zapamiętujemy marki itd., itd. Ale przewróćmy do tematu. 10 kroków do zdrowia, szczęścia, równowagi. Posłuchajcie. No właśnie, oczywiście, jak zwykle, nie będę przeczytał całego artykułu, zwrócę uwagę na jakieś szczególne wątki, natomiast namawiam Was, żebyście zajrzeli do tego artykułu, na spokojnie sobie przejrzeli to wszystko, przeczytali po prostu i tyle. I tutaj zaczynamy od tego, że tak jest pytania klasycznego: dlaczego ktoś miałby zadbać o nasze zdrowie lepiej od nas, skoro sami o nie nie dbamy? Oczekujemy od naszego ciała, że będzie sprawne przez całe życie, ale zaciągamy u niego kredyt dzień w dzień i nic w nie nie inwestujemy. Jeśli tylko cały czas tylko czerpiemy, a nie poświęcamy czasu na długofalowe inwestycje w zdrowie, to nie trzeba mieć doktoratu z matematyki, by przewidzieć, że chwila prawdy o ujemnym stanie naszego zdrowia jest nieunikniona, a nawet bliska. Kochani, to mi przypomina modlenie się do ściany. Ściano, ściano, tam kolejka stoi przy tej ścianie. Ściano, ściano, daj nam pieniążków. I jak mamy kartę i wyciągamy to karty, wkładamy, oczywiście mam na myśli bankomat, to ten bankomat nam wypłaci, o ile mamy zasilone konto. Jeżeli nie mamy zasilonego konta, to nie ma mowy, żeby bankomat wypłacił pieniądze. No to jest proste. Komu tłumaczyć? Wam tłumaczyć? Przecież to nie ma nawet sensu, ale wspominam jednak. I teraz o co chodzi? A więc mamy zasilać bankomat. Teraz pytanie, czy nasze ciało jest bankomatem? Może w pewnym sensie jest bardzo wartościowe, ale czy je zasilamy tym, co potrzeba? Czy robimy do niego przelewy różnego rodzaju? Jakie przelewy? Będzie o tym właśnie mowa. Zobaczcie, wystarczyłoby zrobić 10 przelewów. I teraz dalej. Zdaniem ekspertów magazynu Hipoalergiczni, a pani Żanetę Galc gromadzi tu naprawdę rewelacyjnych ekspertów, którzy wypowiedzieli się w trakcie debaty plenarnej przeprowadzonej podczas listopadowych Dni Alergii w Warszawie, to był 2014 rok. Tak, ja byłem, jak zdaje się, zaproszony, tak, na te targi. Alergia to choroba, której często da się uniknąć, a niekiedy można nawet wyleczyć lub co najmniej złagodzić jej przebieg. Co powinniśmy uczynić, aby z alergii wyjść, albo najlepiej, żeby do niej nie doprowadzić? Słuchajcie, oczywiście mowa tutaj jest o alergii, dlatego że nazwa periodyku hipoalergiczni, czyli hipo to jest coś małego, hiper to coś wielkiego, a więc hipoalergiczni, czyli niewiele alergiczni. Mówimy o takich substancjach, które bardzo słabo alergizują lub nie dają odczynu alergicznego i tak dalej. I teraz możliwość zadbania o dobrą kondycję organizmu jest w zasięgu ręki każdego z nas. Przedstawiamy 10 prostych kroków, które pozwolą zachować pełnię zdrowia, zmniejszając wydatki na drogie leki. A jak się stosuje, słuchajcie, kochani, wiele leków, tak zwana polipragmazja, czyli stosowanie wielu leków naraz, że lekarze już w ogóle nie wiedzą, nie są w stanie się porozumieć, występowanie wielu chorób naraz i na każdą chorobę jest po prostu inny lek i tak dalej. A więc możemy zmniejszyć wydatki na drogie leki, a zwiększając uwagę dla naturalnego odżywiania oraz aktywnego, harmonijnego stylu życia. Zobacz, co może zrobić już dzisiaj, aby poczuć się szczęśliwszym. I tutaj pierwszy krok. Słuchajcie, no miodzio na moje serce, no przecież ja to głoszę od ponad 20 lat. Odkwaszaj organizm, unikniesz chorób. Wielokrotnie w audycjach mówię, no coś taki kwaśny, jakbyś się octu napił. No oczywiście to jest taki przykład, takiej odzywki. Stary, co ty masz taką kwaśną minę? O co tu chodzi? A więc podświadomie czujemy, że ktoś jest kwaśny, zakwaszony. A jeżeli zakwaszony, to na poziomie komórkowym, czyli w tej przestrzeni, w której pływają komórki, czyli komórki nie pływają w czystym elektrolicie o odpowiednim składzie, tylko, przepraszam, tylko w bajorze pełnym jakichś toksyn,
Więc jak mają być zdrowe komórki? Te komórki pływają jak rybki w wodzie, w stawie, więc jeżeli do tego stawu będziemy wylewać jakoś szambo chemiczne, no to rybki też nadal będą pływały, tylko do góry brzuszkami. I tak pływają często nasze już później komórki. A jednocześnie to zakwaszenie, te toksyny wpływają na funkcjonowanie naszego układu nerwowego, mózgu obwodowego i oczywiście mózgu brzusznego, dlatego że istnieje tak zwany brzuszny mózg. A więc pierwszym krokiem do szczęścia jest dobre samopoczucie i zdrowie, dobrostan. Alergia, cukrzyca, grzybica, choroby nowotworowe, otyłość i wiele innych nieprzyjemnych schorzeń swobodnie rozwija się w zakwaszonym organizmie. I teraz pytanie, co to znaczy, że organizm jest zakwaszony? Jedząc bardzo dużo słodyczy, białego pieczywa, krowiego mleka, a także mięsa wieprzowego i przetworzonej żywności, doprowadzamy do spadku współczynnika pH poniżej naturalnego i pożądanego poziomu. To sprawia, że organizm zamiast skupić się na trawieniu i wykorzystywaniu spożytych pokarmów, na regenerację komórek, odżywienie czy dotlenienie organizmu, zużywa część swoich sił na przywrócenie współczynnika pH do niezbędnego poziomu. I tutaj jest mowa o tym, że pH krwi wynosi od 7,35 do 7,45, a więc jest lekko zasadowe. Ale kochani, to nie chodzi tutaj o zakwaszenie krwi. No właśnie ciągle tutaj jest problem, bo artykuł był pisany na bazie też pewnych wskazań medycznych i tak dalej. Tu nie chodzi o zakwaszenie też krwi, bo krew jest bardzo trudno zakwasić, chociaż jest to możliwe. Ale wielokrotnie mówię, tu chodzi o tak zwane przestrzenie międzykomórkowe. Tu chodzi o tak zwane interstycjum, rodzaj potężnej tkanki, rodzaj potężnej przestrzeni, w której właśnie pływają nasze komórki. Krew, organizm będzie zabronił zakwaszenia krwi, jak z przeproszeniem nieboszczka PZPR socjalizmu, ale socjalizm upadł niestety i tak samo może się stać z naszym po prostu organizmem. A więc chodzi o to, żeby faktycznie to interstycjum, płyny, w których pływają komórki, były lekko alkaliczne. 7 też 35, 7,45 w tych granicach. I tutaj oczywiście w artykule jest mowa, prawidłowe pH zachować spożywając dużo produktów ekologicznych, pozbawionych zbędnej chemii, więc tutaj jest wykaz cały i tak dalej, i tak dalej. A więc odkwaszaj organizm, unikaj chorób w ten sposób. Teraz dalej. Jest możliwość odkwaszania się za pomocą wody alkalizowanej, która nie tylko przyspiesza proces naprawczy, ale też działa antyoksydacyjnie. Ja o tym znów od wielu lat mówię. Jest oddzielna playlista na temat wody i tak dalej na naszym kanale. Człowiek dorosły powinien wypijać minimum pół szklanki wody na godzinę, około 2 litrów dziennie. Woda powinna być lekko zasadowa, nisko mineralizowana i niegazowana, a jeśli to możliwe, również powinna być wodą strukturyzowaną. I teraz popatrzcie, dlaczego nisko mineralizowana? Ja o tym wielokrotnie mówiłem, chociażby podczas rozmów z panią Agnieszką Jaroszewską, Agnieszką, z którą no, przeprowadziliśmy masę rozmów i tłumaczyłem, jaka powinna być woda. Dlaczego nisko mineralizowana? To znaczy co? Organizm nasz nie potrzebuje minerałów? Bardzo potrzebuje, żeby mieć minerały, ale nie z wody, bo woda ma zupełnie inne funkcje. Woda ma przede wszystkim rozcieńczać, rozpuszczać, transportować, przenosić, płukać wnętrze ciała, myć wnętrze ciała również, nie tylko zewnętrzne, i przenosić informacje. Ta ostatnia oczywiście okoliczność, znaczy ten warunek, no to dla niektórych jawi się jako czary mary, ale po prostu ja wiem, o czym ja mówię. A więc z tych względów woda powinna być nisko mineralizowana po to, żeby osady z wody nie osadzały się w naszych stawach czy naczyniach krwionośnych. Absolutnie. Zresztą ja piszę o tym doskonale, bardzo dokładnie w moich książkach, dwutomowym opracowaniu Woda, fenomen życia. Woda powinna być niegazowana. A dlaczego? A otóż dlatego, że wodę czym się gazuje? Dwutlenkiem węgla. Woda jest wspaniałym rozpuszczalnikiem. Rozpuszcza praktycznie wszystko, to jest kwestia czasu i rozpuszcza świetnie gazy. Jeżeli wprowadzamy dwutlenek węgla CO2 do wody, to powstaje z tych związków woda plus dwutlenek węgla kwaśny, ale kwas węglowy.
Nieco woda jest smaczna, orzeźwiająca, bo jeżeli te bąbelki, następuje rozprężenie tego gazu w wodzie, to następuje oziębienie jednocześnie tego gazu, a więc i wody, w której ten gaz po prostu przebywa. No więc pijemy wodę gazowaną, czyli taką zimną, tak nas orzeźwia, ale pijemy słaby kwas. Oczywiście woda powinna być lekko, ma być strukturyzowana, czyli tak zwana lodopodobna. Jedynie ta struktura sześciokątna, heksagonalna, lodopodobna zapewnia najlepsze właściwości w wodzie, właściwości prozdrowotne. Ja o tym bardzo dokładnie piszę właśnie w tych dwóch książkach, które wymieniłem, czyli Woda, fenomen życia. I tak dalej. O, i jeszcze bardzo dobre zdanie. Pamiętajmy, że soki czy kawa nie zastąpią nam wody, więc nie wliczamy ich wymagania 2 litrów. To mówię ciągle też od lat, mówię, bo ludzie mówią, proszę pana, ale ja piję soki, ja piję kawę, herbatę. Krótkie pytanie. A majtki, koszulki, koszule, coś innego. Pierzesz człowieku w kawie, w herbacie, w sokach i tak dalej? Nie. No więc, czy się kąpiesz w kawie? Nalewasz sobie do wanny, nie wiem, w jakiś inny sposób, kąpiesz się w tym? No nie. A jeżeli pijemy, to nie chodzi o to, że a no bo to woda zaspokaja pragnienie. Ale pragnienie jest tylko sygnałem, że organizm potrzebuje wody. A teraz znowu pytanie, a do czego? Do mycia wewnętrznego, do rozcieńczania, do rozpuszczania, do transportu i tak dalej, i tak dalej. Woda spełnia kilkadziesiąt różnego rodzaju funkcji i dlatego ma być najczystsza i koniec, kropka. Jak widać, jestem kategoryczny. No po prostu wiem, o co chodzi, słuchajcie, kochani. Dalej. W ciele, które nie cierpi na tak zwaną kwasicę, to chodzi o tak zwaną kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, latentną, czyli bezobjawową. Chodzi o zakwaszenie. Pojawiające się infekcje i choroby są zwalczane przez zdrowy organizm siłami mocnego układu odpornościowego. Ależ oczywiście, dlatego że jeżeli organizm jest zakwaszony, też wielokrotnie o tym mówiłem w wielu audycjach, czyli zatoksyczniony, to wszystkie te toksyny, a wszystkie toksyny mają charakter kwasów, zanieczyszczają organizm, zmniejszają stopień utlenowania krwi, czyli natlenienia krwi. Najpierw dochodzi do tak zwanej hipoksemii, czyli zmniejszenia zawartości krwi, zmniejszenia zawartości tlenu, ilości tlenu we krwi tętniczej, a później dochodzi do hipoksji, czyli do braków tlenu w tkankach. I sprawa jest załatwiona. I w tym momencie jest osłabienie układu odpornościowego, bo on jest zatruty. Wszystkie czynniki, które wpływają na zatrucie organizmu, osłabiają układ odpornościowy. Dalej. Druga zasada. Zamiast jeść, dostarczaj pożywienie. Tak jest. Słuchajcie, kochani, kiedyś takie przyszło do mnie zdanie. No, załóżmy, że ja je stworzyłem, ale to wszystko otrzymujemy. Jedzenie może być przyjemnością. Odżywianie jest koniecznością. Wszystko. Więc znowu, jeżeli się źle odżywiamy, jeżeli brakuje nam nawet jednego niezbędnego składnika w tym, co zjadamy, jeśli mamy irracjonalny lęk głodu, jemy kalorycznie nawet więcej niż dosyta, aż poczujemy pełen brzuch i najadamy się na zapas i kierujemy się smakiem zamiast bogactwem wartości odżywczych, to później, słuchajcie, ponosimy tego koszty. I tutaj oczywiście, tu jest zdanie, teoretycznie to wszystko wiemy, ale jednak każdy z nas ma jedną podstawową wymówkę. Nie mam czasu na zabawę w zdrowie i jedzenie. Czyli oglądam coś w telewizji, jestem przy laptopie i po prostu siamam, czyli jem, czyli zjadam. I w tym momencie nie, jakbym nie czuł tego smaku, tego wszystkiego, nie delektował się, tylko raczej jestem pochłonięty tym, co widzę na ekranie, co słyszę i tak dalej. To tak jest, takie wrzucanie w siebie. Niestety żołądek też to nie jest betoniarka, a przecież nie tylko żołądek uczestniczy w trawieniu, w przyswajaniu i tak dalej. No, żołądek nie przyswaja, żołądek trawi przede wszystkim białka. I teraz. Więc słuchajcie, więc znowu, jeszcze tak jak mówiłem, nie będę czytał wszystkiego, odsyłam was do tego artykułu. I teraz jeszcze jedno zdanie ciekawe. Postaraj się znaleźć żywność typu organic zamiast fast food.
Szybkie żarcie fast food. Warzywa pochodzące ze sprawdzonych organicznych upraw są często określane mianem superfoods, ponieważ mają właściwości profilaktyczne w szerokim zakresie chorób. Dostarczają nam minerałów, witamin, aminokwasów i kwasów tłuszczowych itd. Zresztą zamieściłem tutaj w Hipoalergicznych kilka artykułów na temat warzyw, jak działają, co zawierają itd., itd., więc warto byłoby do tego też sięgnąć. Teraz tak, różnice funkcjonalne między glukozą, fruktozą czy skrobią, ale też wiele składników roślinnych, warzyw i owoców, jak choćby flawonoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe, zostały bardzo szczegółowo przebadane, nawet na poziomie komórkowym. I w związku z tym moda na kwasy tłuszczowe omega-3 nie wynika z samej tylko mody, ale z obszernych i wydaje się dość rzetelnych badań medycznych. Tak, słuchajcie, kochani, rola kwasów tłuszczowych omega-3, zresztą ja piszę o tym momencik. Jest tutaj, mam nadzieję, że będzie widać książkę, naturalne składniki w suplementach, suplementów diety i są opisane kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6, omega-9, nie tylko oczywiście. One są bardzo ważne dla naszego organizmu, ale rola witaminy D3, witaminy A, tak popularnej A, D, E, C i tak dalej, rola witamin z grupy B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, folacyna, B12 i tak dalej. Tak, wszystko to ma swoje znaczenie z tym, że my powinniśmy dostarczać organizmowi te witaminy naturalne, a nie syntetyczne, bo jedynie ewentualnie, ale przez witamina syntetyczna, na przykład witamina C, ma taką samą strukturę jak witamina naturalna. Zgadza się, chemiczny wzór jest identyczny, natomiast w przyrodzie nic nie występuje samodzielnie. Wszystkie składniki występują jeszcze z innymi składnikami, czyli w ten sposób się wywołuje efekt synergiczny i sprawa załatwiona. Dalej. Rób przeglądy, unikaj niespodzianek. Tak jak samochodem robimy przeglądy techniczne. Na wszelki wypadek, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo czasami przed podróżą naszego życia może zdarzyć się, że coś siądzie. A więc fajne zdanie. Nie trzymanie ręki na pulsie jest jak nie chodzenie na wywiadówki do szkoły. Może nas spotkać przykra niespodzianka, której nie braliśmy pod uwagę. A więc faktycznie warto byłoby dokonywać okresowej kontroli stanu swojego zdrowia i sprawa jest załatwiona. Dalej. Czwarty punkt. Głoduj i oczyszczaj się. Dlaczego? Otóż metale ciężkie, gluten, środki chemiczne pochodzące z przetworzonej żywności lub chemicznych kosmetyków, czyli tak zwane ksenoestrogeny, pozostałości po lekach, szczepionkach, metabolity pasożytów i grzybni przez kilkadziesiąt lat zalegają w naszych organach i krwi, a głównie tkance tłuszczowej, obniżając naszą witalność, niszcząc nasze zdrowie. I tu się nie powstrzymam, kochani, żeby nie przeczytać pewnej dzisiejszej informacji wysłanej przez moją pewną znajomą na Messenger. Janusz, ja testuję ten Liver Support na sobie od kilku dni. To jest taki specjalny suplement diety. Akurat znam go od kilku dni, jest w dostępie. Jest rewelacyjnie, wiem po składzie, że będzie działał rewelacyjnie na wątrobę. Testuję ten Liver Support na sobie i od kilku dni mnie wątroba boli i rano taka gorycz silna. Czuję, czy to normalne jest, bo mąż i mamie nic nie jest, a u mnie silne stłuszczenie wątroby polekowej. Zobaczę jeszcze z miesiąc, może to minie. Dziwne uczucie. Takie może się czyści ta wątroba z tych toksyn. No więc odpowiedziałam, oczywiście, to kryzys, tak zwany kryzys ozdrowieńczy. Wyrzuca ci toksyny. Po prostu następuje mycie plecków ryżową szczotą i moją ciężką grabulką. Tak sobie oczywiście zawsze żartuję, ale kochani, właśnie to, jeżeli organizm jest bardzo silnie obciążony i zaczynamy stosować jakąś terapię oczyszczającą, to mogą być również głodówki. Na głodówkach można się zacząć źle czuć, bo wówczas organizm wyrzuca toksyny i jesteśmy wtórnie, znaczy gdzie wyrzuca? Do krwiobiegu. I jesteśmy wtórnie zatruci. Mamy prawo wówczas gorzej się czuć przez pewien czas.
To nie jest nic dziwnego. Dalej, udowodniono korzystny wpływ jednodniowej głodówki na pobudzenie produkcji białych krwinek w szpiku kostnym. Było to dość szokujące dla wielu naukowców i lekarzy. Logiczne rozumowanie nakazałoby oczekiwać, że w czasie głodzenia ograniczymy produkcję i syntezę czegoś nowego, bo oczywiste w takiej sytuacji byłoby oszczędzanie zasobów. Ale jest powiedziane, jak widać, ta nasza uproszczona logika czasami jest niesłuszna. I teraz posłuchajcie, bardzo fajne zdanie. Kilkudziesięciogodzinna głodówka jest silnym, wielokierunkowym sygnałem dla całego organizmu. W skrócie można ten sygnał określić słowami: brakuje pożywienia, przygotuj się. No, momencik, podkreślę jeszcze to. Organizm w takiej sytuacji mobilizuje się do czegoś niedobrego, a ponieważ nie wie dokładnie, czego się ma spodziewać, to mobilizuje najpewniej wszystkie swoje zasoby. Oczywiście, że tak się właśnie dzieje. Tak prawdę mówiąc, słuchajcie, nasz organizm jest genialnie stworzony, to tylko my mu przeszkadzamy naszą głupotą i liczeniem na nasz rozum, a rozum jest bardzo zawodny. A więc głodówka to zabieg odmładzający nasze ciało bez użycia narzędzi chirurgicznych. Jednak należy ją potraktować poważnie i dobrze przygotować do niej nasz organizm. Chociażby zmieniając na kilka tygodni przed planowanym okresem głodówki, ale tu jest mowa o głodówkach dłuższych. Chociażby nie chodzi o głodówkę jednodniową. A więc warto przygotować organizm po prostu przy pomocy diety lekkostrawnej, stricte warzywno-owocowej, no najlepiej pod okiem lekarza. No tak, ale trzeba znaleźć lekarza, który będzie kompetentny w tej dziedzinie, a chcę powiedzieć, że ogromna większość lekarzy jest wybitnie niekompetentna w tej dziedzinie. Nie chcę być złośliwy w stosunku do medyków. Znaczy, będę i chcę być złośliwy jedynie w stosunku do tych, którzy się po prostu potrafią wymądrzeć, bo są tacy. Natomiast cała reszta bardzo fajnych lekarzy, którzy mają serducha i leczą nas jak tylko najlepiej potrafią, no, nie mają też tej dużej wiedzy na ten temat, bo nikt ich nie uczy na uczelniach praktycznie. Nie wiedzą nic na temat właśnie wpływu pokarmu na organizm, pól magnetycznych, wody, stresów i tak dalej. Wiem, o czym mówię. To są co najwyżej, ta wiedza to jest taka bardzo szczątkowa. No i dobrze. Dalej, punkt piąty. Aktywuj swoje ciało. Słabe, nierozruszane, rozleniwione i zaniedbane ciało, nawet jeśli odżywimy je jak należy, nie udźwignie naszego ciężaru z taką lekkością jak ciało rozruszane. Przeciętny Polak spędza 4 do 5 godzin dziennie oglądając telewizję, ale nie ma czasu na ruch czy uprawianie sportu. Słuchajcie, no znacie mnie, wiele razy mówię, podaję przykład, o której wstajesz? No o 6, a może za 5, 6? No ale co to mi to da? No po prostu się poruszasz. Zrobisz poranną gimnastykę. No ale wiesz, nie, chce mi się tak fajnie poleżeć. To wstań o 5:50. 5 minut poleż, a 5 minut wstań i zrób gimnastykę. A jeżeli nie chcesz wstać, to zrób gimnastykę w łóżku. Swego czasu pokazywałem proste ćwiczenia, jakie można robić w łóżku. Można głową kręcić, można w ten sposób, można dłońmi w jedną stronę, w drugą stronę, można poruszać pierw paluszki, można ewentualnie unieść jedną nogę, drugą nogę, jeszcze, można przytrzymywać, można poziomki robić, można ewentualnie nożyce robić, można. Leżąc nawet w łóżku. A więc nawet nie ma o czym mówić. Więc ruch to jeden z najważniejszych zasobów na posprzątanie, usunięcie zanieczyszczeń z każdego zakamarka naszego ciała. Jak dochodzi do oczyszczania? Wzrost przepływu krwi przez nerki, skórę, wątroby i płuca wymusza w oparciu o różnice stężeń tych wszystkich zbędnych składników usuwanych z moczem, potem wydychanym powietrzem, czy też metabolizowane chemicznie przez komórki wątroby. I sprawa załatwiona. Oczywiście ruch to jest dotlenienie, to jest wzbudzenie energii. Dalej, szósty punkt. Regeneruj się snem i odpoczynkiem. O, tego chyba nie powinienem czytać.
wam, bo będziecie za mądrzy. Jak się ktoś niechcący dowie, że ja tutaj popełniam największy grzech mojego życia, bo faktycznie kładę się późno, pracuję do późna, później coś jeszcze chcę poglądać, jakiś Netflix, jakiś w ogóle internet. No i tak bywa, że pierwsza, druga, kładę się najgorszy, a ja wiem, że niestety sen powinien być od godziny 10 przynajmniej, znaczy od 22. To jest najlepszy sen do godziny mniej więcej 2, 3 rano, najlepszy sen i tak dalej. No ale każdy ma swoje, że tak powiem, swojego wirusa, nazwijmy to, ale ja sobie poradzę, obiecuję sam sobie i wam. Okej, regeneruj się snem i odpoczynkiem. Żadna witamina, czy marchewki, czy w pigułce, nie postawi cię na nogi, jeśli nie dasz szansy swojemu ciału na nocną regenerację w przedziale 22, 6 rano. Podczas snu nasz organizm zwalcza bakterie, czyści organy, uruchamia procesy regeneracyjne, usuwa toksyny. Prawda, absolutna prawda. No, mam to do siebie, że jestem takim troszeczkę też niewolnikiem komputera, bo ciągle szukam jakichś artykułów, czegoś tam do zakładek to przerzucam, jakąś nową wiedzę, coś archiwizuję i tak na okrągło. No, pracoholik, fakt. Co jeszcze? Co jeszcze? Edukuj się, głosuj portfelem. No właśnie, dostępne w supermarketach owoce i warzywa są uprawiane na polach potraktowanych pestycydami, herbicydami, podlewane chlorowaną wodą, potem woskowane, żeby przetrwać wiele miesięcy magazynowania w rozmaitych warunkach, również podczas transportu. Tak, to jest właśnie to. I lepiej naprawdę kupić czegoś mniej. Oczywiście trzeba wiedzieć, od kogo tu kupujemy, jakie jest tego źródło i tak dalej, no nie? A więc, no po prostu, dla ułatwienia, nie stosuj, nie spożywaj substancji, których nazwy nie jesteś w stanie wypowiedzieć lub jej nie znasz, typu eugenol, DMDM, hydantoin, kwaternium 15 i tak dalej. To są wszystko alergeny. Dalej, ósmy punkt. Kupuj mniej i wolniej. Umiarkowanie w zakupach, stosowanie zasady mniej znaczy więcej oraz rozsądne wydawanie zarobionych pieniędzy przyczyni się do wydłużenia życia i polepszania stanu zdrowia w holistycznym ujęciu człowieka. Bezzasadny wyda się argument, że nie stać nas na zdrową żywność, gdyż wyzwalając się z presji zakupów, odnajdziemy całkiem spore zasoby, które lepiej poświęcić na długofalową inwestycję w nasze zdrowie, szczęście i urodę. Tak, słuchajcie, kochani, często spotykam ludzi. Ja, jak wiecie, prowadzę kompleksowy program zdrowia, zresztą opracowany przez lekarzy. Taki typowy program, nie chodzi o jakieś ciężkie choroby i tak dalej. Ale typowy program to jest mniej więcej 700 zł miesięcznie, czasami 800 zł miesięcznie. Nie jest to najtańsze może, ale jest niezwykle skuteczny ten program oczyszczania, odżywiania i trzeba byłoby przez jakieś 3 miesiące przynajmniej zastosować, żeby po prostu naprawić w miarę ten organizm, później od czasu do czasu znowu coś tam powtórzyć, może nie to wszystko. Mówię otwarcie jak jest. I czasami spotykam ludzi, których stać na takie programy, ale oni mówią, że nie, to za drogo i tak dalej. A ja ich znam i wiem, ile kasy wyrzucają na coś, co później zostanie wyrzucone do śmietnika, bo żywność się zmarnuje. Polacy są jednym z tych narodów, którzy najwięcej marnują jedzenie. Niestety, kupujemy oczami, byle więcej, wrzucamy to i po co? Bez sensu. Dalej, dziewiąty punkt. Podsłuchuj naturę. Popatrzcie, reklama w telewizji, atrakcyjne hasła na billboardach, kolorowe gazety z gwiazdami promującymi najnowsze trendy w modzie, urodzie, działa na nas skuteczniej niż rzetelne certyfikaty, krótki skład produktów i brak presji medialnej. Szybciej do nas przemówi słodzony napój gazowany i drogi 40-składnikowy, dobrze zakonserwowany krem do twarzy, niż mętny wywar z granatu i naturalny olejek szafranowy, który prawie wcale nie pachnie. No właśnie, w jaki sposób kombinujemy. Więc naszym sprzymierzeńcem w wyborze produktów jest natura,
która nie oszuka i nie skłamie, więc warto poszukiwać tego, co da się sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa, składu oraz pochodzenia. I tutaj są wymienione na przykład certyfikaty EcoCert, Nordic Eco Label i tak dalej, i tak dalej. Zapoznajcie się z tym wszystkim, to jest naprawdę bardzo ciekawe. I 10. punkt, żyj uważnie. Jeśli uważasz, że nie masz na to wszystko czasu, to znaczy, że ten materiał jest właśnie dla ciebie. Zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz na pytanie, czy jesteś w swoim życiu na właściwych torach, które zapewniają ci pełną satysfakcję i poczucie równowagi? Czy żyjesz w poczuciu szczęścia i spełnia się każdego dnia? Czy może wykonujesz pracę, której nie cierpisz, spłacając kredyty, których nie chciałeś i nadal nie znasz swoich źródeł radości? Banalne stwierdzenie, że mamy tylko jedno życie, a także nurt filozoficzny Horacego zmusza nas jednak do głębszej refleksji i rozważenia, wdrożenia chociaż jednej nowej rutyny w codziennym życiu, by móc stwierdzić, że nie jest aż tak źle i dojść do wniosku, że dałoby się wprowadzić, słuchajcie, kolejne. Więc zobaczcie, o tych rutynach mowa. No, podstawową rutyną jest codzienne picie szklanki letniej wody z cytryną przed śniadaniem. 15-20 minut przed śniadaniem. Żadnego picia w trakcie posiłku. Lub 10-minutowa gimnastyka poranna przy otwartym oknie, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Ojejku, jakie moje marzenie byście spełnili, słuchajcie. Może kiedyś się spotkamy w dużym gronie i ja poprowadzę gimnastykę. Oczywiście bardzo lekko. Nie zamęczę, bo ja wiem, jak można zamęczyć człowieka. Jak na 1 metrze kwadratowym można sobie tak dać czadu, że po 10 minutach, wiem, bo to przechodziłem przecież, po 10 minutach to mamy kałuże potu pod stopami. Dosłownie, można, na niewielkiej przestrzeni. Ale tu nie chodzi o to. Po prostu to trzeba zastosować małe kroczki. Te małe kroczki otworzą na oczy na radość, jaką zapewni nam duma z samych siebie. Iż robimy coś, co poprawia nam stan zdrowia. Słuchajcie, kilkuminutowe afirmacje życia zaraz po przebudzeniu mogą nam zapewnić dobry nastrój, lepsze decyzje, cieplejsze relacje, motywację do zakupu zdrowszej żywności czy rezygnację ze znacznej porcji niszczycielskich używek. To jest wszystko fajne. Coś dla Was tutaj jeszcze zacytuję, bo to u mnie wisi taka kartka. No właśnie, teraz się zasłonię, nie chcę tego zrywać, ale przeczytam Wam. Na przykład, jakie ja stosuję afirmacje. Jam jest bogactwem Boga. Jam jest bogactwem Boga w działaniu. Jam jest otwartą bramą, której nikt nie może zamknąć. Potężne afirmacje. Ja rano budzę się z poczuciem niesamowitej wdzięczności. Za co? Za to, że oddycham, za to, że się obudziłem. Ach, troszeczkę mi gdzieś tam w pupie gniecie, coś zabolało. O, dziękuję ci, to znaczy, że żyję, bo ja to czuję. Ale ja sobie z tym poradzę, z tym bólem i tak dalej, i tak dalej. A więc słuchajcie, no po prostu to jest coś, co daje nam życie, daje nam radość. Jeżeli ja wstanę rano, idę sobie poćwiczyć, akurat ćwiczę pół godziny, są co prawda takie dni, że no z racji tego, że muszę szybko coś innego zrobić, załóżmy wjechać do miasta i tak dalej, dobra, odpuszczam sobie, bo wczoraj bardzo mocno poćwiczyłem, ale mniej więcej pół godziny ćwiczę, takiej ogólnorozwojówki mocnej, z dużą ilością powtórzeń, no na przykład tego typu. Powiedzmy, ćwiczenia tutaj nie mam miejsca, powiedzmy, wykonując z odpowiednim oddechem 70 razy w jednej serii, przykładowo, więc to sporo. Czy jakieś inne historie. Ale później kończę te ćwiczenia, wchodzę pod prysznic i czuję się jak młody Bóg. Jestem dumny z siebie, Januszek. Walnęło ci 70 lat z hakiem, a tobie nogi latają jeszcze w powietrzu. Jeszcze 2 metry potrafisz na wysokość 2 metrów po prostu kopać. I potrafię tyle tych ćwiczeń zrobić. Szpagatu nie robię, co prawda, prawie brakuje mi około 20 centymetrów. Słuchajcie, to naprawdę ja tutaj nie idę jakoś po bandzie się po to, żeby się chwalić, ale jeżeli jeden może, to inni też mogą. Nie od razu, rzecz jasna, ale można do tego spokojnie dojść. Naprawdę można dojść, tylko trzeba być cierpliwym i cieszyć się z małych sukcesów.
Tydzień po 5 minut poćwiczcie, następny tydzień powiedzmy dajcie sobie 10 minut. Dużo ćwiczeń rozciągających, bioderka, aparat ruchu, żeby to wszystko po prostu było luźne. Kilka razy mnie na przykład rozciągnięcie bardzo dobre uratowało przed zerwaniem więzadeł, bo kiedyś poślizgnąłem się na schodach, rozkaraczyłem się z przeproszeniem, żebym nie miał bardzo dobrego rozciągnięcia, niezłego jak na mój wiek, no to mógłbym pozrywać po prostu przyczepy i sprawa załatwiona. Teraz jeszcze, najlepszym sposobem na zdrowie jest jednak twój własny pomysł na siebie. Udoskonalaj go, czerpiąc inspiracje z wiarygodnych źródeł i małymi krokami wdrażaj w życie swoje, a potem rodziny. I tutaj cała reszta jest wymieniona. Ja znalazłem też sposób na siebie, ja piszę książki, ale proszę pana, ale ja nie umiem pisać książek. No dobrze, mój, ale ja nie umiem tego, co ty umiesz. Wymieniajmy się. Znalazłem sposób na to, na radość, bo założyłem kanał na YouTubie i dzielę się z wami tą moją wiedzą. Czy każdy to może zrobić? Niekoniecznie, ale możecie sąsiadom na przykład, nie wiem, wyprowadzać pieski. Albo ktoś ma może kury. Czy mogę pójść kury nakarmić? A, i przypomina mi się tutaj od razu dowcip po szkockim lordzie. Lord zaprosił ponad 200 gości. Potężny zamek, potężna sala, potężny długi stół. Goście siedzą, na stole paluszki oczywiście. Siedzą godzinę, dwie, jeść im się chce, więc wyjedli te wszystkie paluszki prawie, że. Ale w pewnym momencie przychodzi kamerdyner, John, więc pyta, sir, czy mogę już wnieść kurę? Więc ludzie zacierają ręce, ojejku, będziemy jeść kury, nareszcie coś się dzieje. Albo nie, nie, jeszcze wstrzymajmy się. No więc ludzie dalej te powiedzmy, resztki tych paluszków wydłubują. Po 20 minutach przychodzi John, sir, czy można znowu wnieść kury? Nie, nie, jeszcze zaczekajmy. Więc już ludzie, wiecie, słuchajcie, z tych szklaneczek tego wyjedli te resztki. Jeszcze coś tam zostały, jakieś nędzne oskołki, że tak powiem. W końcu przychodzi kamerdyner, znowu John. Sir, czy można wnieść kury? Tak, John, wnoś kury. Kamerdyner wniósł dwie kury, puścił na stół, kury wydziobały resztki. No więc tak a propos, że tak powiem. No i teraz na koniec, słuchajcie, ten periodyk hipoalergiczny jest źródłem ruchu Happy Evolution. Czy szczęście trzeba gonić? Tysiące inspirujących wywiadów, spotkań, warsztatów pozwoliło nam zrozumieć, że szczęście to nie bieg, ale umiejętność zatrzymania się. Zatrzymaj się. Ja kiedyś bardzo szybko chodziłem, zawsze szybko chodzę. I denerwowało mnie to, że ktoś przede mną idzie, więc ja musiałem go wyprzedzić. W jeździe samochodem czasami jest podobnie, ale wiecie co, że taki pęd powodował, że ja nie widziałem ludzi, nie widziałem otoczenia. Ktoś mi zapytał, słuchaj, a widziałeś ten budynek? Jaki budynek? Ja go mignąłem jak rakieta. Więc zacząłem po prostu troszeczkę zwalniać, przyglądać się, patrzeć, oglądać. Zatrzymaj się. Świadomość swoich potrzeb, czas na troskę o własne zdrowie, na rozwój i na oddech. Tak powstał ruch non-profit Happy Evolution, dzięki któremu redakcja chce dzielić się bezcenną wiedzą, jaką udało się nam zebrać na łamach magazynu Hipoalergiczni i sprawa załatwiona. I to były słowa, słuchajcie, pani redaktor Żanety Gelc. Witam, nazywam się Żaneta Gelc, jestem autorką magazynu Hipoalergiczni, jedynego pisma dla alergików w Polsce. Badam zjawisko alergii od 20 lat. Dzięki pediatrze specjalizującej się w homeopatii wyprowadziliśmy naszego syna z 26 różnych alergii naturalnymi metodami, unikając leków i sterydów, które były nam często proponowane. Dziś tworzę wraz z zespołem redakcyjnym non-profitowy projekt Happy Evolution, by wyjść poza obszar alergii i umożliwić osobom poszukującym zdrowych rozwiązań znalezienie inspiracji nie tylko w naturze, ale w nowoczesnej medycynie, między innymi informacyjnej. Jeśli chcesz być na bieżąco i poznać więcej pomysłów na własne zdrowie, zajrzyj tutaj na Facebooku Happy Evolution i tak dalej, albo hipoalergicznych. To było na tyle. Kochani, coś tam zatrzymuje udostępnienie. Sięgajcie do tego periodyku hipoalergicznie. Przepraszam, znowu jakieś tutaj cienie.
oświetlenie szwankuje. I plamy mam w związku z tym granatowe na twarzy. Albo dobrze, że czasami mi zęby na świetle, dziwacznie to wygląda. Dobrze, że umiem sobie z tym radzić, czyli śmieję się z tego, co daje nam ta technika cała, jakie cudowności, wspaniałości. My jesteśmy wspaniali, cudowni, a nie wszystko to, co my sami tworzymy. To my jesteśmy cudowni. I trzeba się zatrzymać, pomyśleć nad sobą, zachwycić się sobą, własnym ciałem, jak pięknie to wszystko fantastycznie funkcjonuje. Kochani, no cóż, na dziś chyba dość. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję z góry za to, że jesteście. Proszę jak zwykle o suby, lajki, komentarze, polecanie tego kanału, polecanie poszczególnych audycji. Nie rezygnuję, będą inne sprawy. Mam w planie trochę ściągnąć ludzi z wywiadami różnego rodzaju, żebyśmy pogadali z innymi, żebym tylko nie ja był gadającą głową. Swego czasu kilka razy zrobiłem wywiady z panem Andrzejem Fiedrukiem, specjalistą magnetostymulacji, z jego urządzeniem MIM-2, przypominam. Natomiast mam wielu innych znajomych, którzy robią bardzo ciekawe rzeczy i myślę, że trzeba głośno o tym mówić, pokazywać ich, co będę czynił. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, popatki.